Ranking Dziennika Gazety Prawnej powstaje na podstawie ankiet oraz oceny niezależnego jury. Jak piszą organizatorzy, kryteria, jakie brane są pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki, są bardzo szerokie, począwszy od informacji dotyczących kwestii finansowych, aż do takich jak udział firmy w życiu lokalnej społeczności. Wodociągi Kieleckie już po raz trzeci uplasowały się na 5. miejscu. Ta dobra tendencja jest trwała, czyli te wszystkie działania, które podejmujemy na przestrzeni ostatnich lat, i inwestycyjne, ale też dotyczących wprowadzania innowacji, wprowadzania nowych technologii, w tym zarządczych, to wszystko przynosi efekty. I drobna rzecz, powiem, a cieszy, bo potwierdza, że warto takie działania i takie czynności podejmować. Wodociągi Kieleckie działają na obszarze stolicy regionu, a także gmin Masłów, Sitkówka, Nowiny i Zagnańsk. Spółka łączy dbałość o wysoką jakość świadczonych usług z ambitnymi planami inwestycyjnymi przy wsparciu Unii Europejskiej. Dzięki temu udało się rozbudować i zmodernizować oczyszczalnie w Sitkówce i w Bartkowie. W grudniu ubiegłego roku spółka złożyła dokument do nowego projektu o wartości 80 milionów złotych.